środę odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Powiemy też kilka zdań na temat konkursu zatytułowanego Pozytywnie Otwarci i odwiedzimy wystawę poświęconą Marii Dąbrowskiej. Na koniec mamy dla Was relacje z pierwszego dnia Pstrąga i wystawy kotów. W środę odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Słupskim Ratuszu. Prezydent Maciej Kobyliński w ramach pożegnania z urzędem przygotował prezent dla radnych – pamiątkowe medale, które na ich ręce zostały przekazane przez przedszkolaków z Królestwa Skrzatów. Podsumowująca kadencję sesja upłynęła pod znakiem sprawozdania. Jednym z ważniejszych tematów był deficyt budżetowy dla słupskiej oświaty. W tej kwestii głos zabrała skarbnik miasta Dorota Bałkonis, odpowiadając na krytyczne uwagi radnego Prawa i Sprawiedliwości Tadeusza Bobrowskiego. Temat podwyżki stawek za wywóz nieczystości został przez prezydenta Kobylińskiego wykreślony z porządku obrad, lecz z całą pewnością powróci na najbliższej sesji już nowo wybranej Rady Miejskiej. Konkurs Pozytywnie Otwarci, prowadzony pod patronatem Krajowego Centrum do Spraw AIDS, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Wojewody Mazowieckiego, skierowany jest do jednostek samorządów terytorialnych, placówek ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Każda z nich może uzyskać grant, o ile przedstawiony przez nie plan działań spełni założenia stawiane przez organizatorów. Słupskowi ta sztuka udała się już po raz drugi z rzędu za sprawą projektu zatytułowanego Śmieje się i płacze tak samo dwa. Drugi raz startowaliśmy w konkursie Pozytywnie Otwarci i drugi raz udało nam się uzyskać grant, tym razem aż 15 210 zł. Przeznaczymy te pieniądze na szkolenia dla osób z niepełnosprawnością umysłową, a także z wadami słuchu, mowy i wzroku. Te osoby będą szkolone przez profesjonalnych trenerów zajmujących się problematyką HIV i AIDS, ale również przez pedagogów i osoby współpracujące z osobami niepełnosprawnymi, aby przeszkolić te osoby w takiej zdolności, umiejętności wyznaczania pewnych granic, stref intymnych, których należy nie przekraczać i o których również będziemy uczyć te osoby takiego postępowania, aby jasno zaznaczać, że są pewne granice, których te osoby nie pozwalają przekraczać innym. W sumie chcemy przeszkolić około 150 osób, 100 uczestników, a także 50 opiekunów prawnych, czyli rodziców oraz osoby, które się opiekują tymi niepełnosprawnymi. W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 50 projektów. W październiku kapituła wybrała najciekawsze z nich. Laureaci otrzymają od Gilead Sciences granty na ich realizację. W sumie będzie to ponad 200 tysięcy złotych. Od 2011 roku Gilead Sciences przekazał laureatom konkursu już ponad 700 tysięcy złotych. Maria Dąbrowska należy do najwybitniejszych polskich powieściopisarek XX wieku. Oprócz powieści pałała się również esejami, a także tłumaczeniem literatury rosyjskiej, angielskiej i duńskiej. Była także laureatką najważniejszych odznaczeń nadawanych przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zmarła w 1965 roku pisarka, jest patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. To właśnie tam, a konkretnie w czytelni, można oglądać wystawę poświęconą autorce Nocy i Dni. Wystawa dotycząca Marii Dąbrowskiej, naszej patronki. Biblioteka nosi imię Marii Dąbrowskiej właśnie. W tym roku, dokładnie 6 października, minęła 125. rocznica urodzin Marii i w związku z tym zorganizowaliśmy taką wystawę troszkę większą, która potrwa do 31 listopada. Dobrze, proszę nam powiedzieć, bo widzę, że gabloty mieszczą i to jest tych gablot aż 5-6. Mieszczą się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tak, prezentowana jest w czytelni, tu w tym miejscu, gdzie również znajduje się postument z rzeźbą Marii Dąbrowskiej. Zawsze w grudniu organizujemy spotkanie pod nazwą Wigilia z Marią Dąbrowską i w tym roku planujemy nieco zmienić konwencję tego spotkania i poświęcić go bardziej Marii Dąbrowskiej. Wystawę podziwiać można do końca listopada 2014 roku. Pierwsze święto Pstrąga odbyło się w minioną niedzielę przy stawku Łabędzim w Słupsku. Podczas plenerowej imprezy można było zapoznać się z nowinkami wędkarskimi, które prezentowali członkowie przyzakładowego koła wędkarskiego. Oficjalnego otwarcia pierwszego święta Pstrąga dokonał prezes Energii Czarnych Słupsk Andrzej Twardowski. Chcemy propagować konsumpcję i wytwarzać taką modę na konsumpcję Pstrąga. Również przy okazji tego święta chcemy również i realizować inne cele. Przede wszystkim zaszczytny cel charytatywny. Myślę, że o tym
celu, który nosi właśnie to miano celu charytatywnego i powiedzmy szlachetność tego celu, o tym za chwilę powie pani Alicja Augustyniak. Proszę Państwa, pierwsze święto Pstrąga uważam za otwarte. Wszyscy chętni mogli zmierzyć sobie ciśnienie lub wziąć udział w krótkim szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które przygotowali studenci ratownictwa medycznego z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Najmłodsi mogli pomalować sobie twarz przy pomocy fachowców. Imprezie towarzyszył artystyczny festyn charytatywny na rzecz chorego Kuby Nacwalskiego. Kuba Nacwalski, bohater dzisiejszej imprezy, najzdolniejszy z najzdolniejszych 13-latków w Słupsku. Kuba gra w koszykówkę, świetnie pływa, pięknie maluje, rysuje, gra w teatrze, śpiewa, ma celujące bardzo dobre wyniki w nauce. Po prostu nie ma rzeczy, której Kuba nie robi doskonale. Ma tylko taki malutki kłopot. Nie chodzi, tak? Ale słuchajcie, to nie jest wyrok. Kuba podczas programu w Chicago dostał taką wspaniałą nową informację, że w St. Louis można go postawić na nogi. Operacja kosztuje 60 tysięcy dolarów. Zabawę umilał występ słupskiego zespołu Handszpaki, który prezentował piosenki szantowe. Ponad 1000 mieszkańców Słupska i regionu przybyło na pokaz kotów rasowych. Imprezę zorganizowano w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Krasińskiego w Słupsku. Pokaz kotów rasowych przygotowali członkowie Cat Club Sopot. Zwiedzający mogli oglądać kocięta, dorodne kotki oraz wspaniałe kocury. O zaletach trzymania kota w domu przekonywał jeden z wystawców. Przy dzisiejszym stylu życia w większości młodych ludzi z kotem nie trzeba rano wstać, iść na spacer itd. itd. Można nawet kota zostawić na weekend, zabezpieczyć go w karmę, w wodę, zostawić mu kuwetę, przyjeżdżamy, jest wszystko okej. Okay. Jest wszystko okej, okay, nie tak jak z pieskiem. Natomiast kot potrafi też zrobić nam przysłowiowego focha. I niektóre koty nie lubią, jeżeli zostawia się je na dzień, na dwa lub na trzy. Już nie mówiąc o jakimś dłuższym wypadzie. Lepiej byłoby nauczyć takiego kota wędrówek z nami. Zarówno dzieci, jak i dorośli podziwiali mruczące Brytyjczyki, koty syberyjskie oraz koty należące do sztucznej rasy nazywanej szmacianymi lalkami.